Kurde, nie wiem, czy ten gość mnie nie będzie widział tutaj. O, kurde, tu ktoś siedzi. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Helheaver. I słuchajcie, poza odcineczkiem, słuchajcie, zrobiłem większość zadań pobocznych, które mogłem tutaj zrobić właśnie w Korinis. Jeśli chodzi o tego smoczego zębacza, nie dam rady go zabić, próbowałem, nie dam rady, jeszcze jestem za słaby. I w sumie tak się zastanawiałem, czy nie zrobić zadania z krwawymi kielichami. Wszystkie znajdują się w mieście, więc no trzeba by było sprawdzić w mieście, gdzie one się znajdują. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że fajnie by było przespać się do nocy, żeby to zrobić, aczkolwiek w sumie to lepiej nawet, żeby oni byli wszyscy na zewnątrz, tak mi się wydaje. Dobra, chyba mnie nie zauważył. Idziemy tu. Tak będziemy, w taki sposób właśnie będziemy sprawdzać każdy domek. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma na górze. Nie ma nikogo, dobra, spoko. Oczywiście wszystko ukradniemy. Przez niego zginęło wiele ludzi. No, dobra. Mamy pierwszy kielich. Teraz to mi się wydaje, że już mogę się stąd wyjść tak normalnie. Chyba mnie nie zaatakują, strażnicy. Spryciarz! No, no, no. Dobra, sprawdzimy ten domek jeszcze. Tylko kurde, nie wiem, czy ten gość mnie nie będzie widział tutaj. O kurde, tu ktoś siedzi. Ktoś tu siedzi. Dobra, więc chyba dlatego właśnie lepiej by było do nocy poczekać. Cholera. Szafkę się da otworzyć. Złoty naszyjnik, nice. Ej, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się da otwierać w tej grze. Kogo my tu mamy? Nikogo. Szafkę da się otworzyć? Nie. Tutaj Cornelius był. Ktoś tu siedzi? Larius tu siedzi. Oj, oj, oj. No, możemy go okraść mimo to. Skrzyneczka. O, krwawy kielich tu leży. No co wy gadacie? Tak se oleżał. Dobra, ale z tego kominka chyba nie wezmę tego. Dobra, chyba mnie nie widział. To się dopiero okaże u Lorda André, nie? Ale wydaje mi się, że on zacząłby drzeć mordę na mnie, że coś ukradłem. Więc chyba mnie nie zauważył. Dobra, mamy drugi krwawy kielich. Okej. Teraz tak, w tamtym domu po lewej stronie siedziała jakaś baba, a tam przyjdziemy w nocy. To było oczywiste od dawna. Kto tu stoi? Obywatel. Szukać trzeba też jakichś przycisków, przełączników, bo mogą być jakieś ukryte skrzynie gdzieś. O kurde, szafka zamknięta na klucz. I 45 złotych monet schowanych w środku, dobra. Dobra, tutaj nie było kielicha niestety. No chyba, że gdzieś jest ukryte jeszcze jakieś przejście, jakiś przełącznik albo coś. Bo mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Tutaj jest siedziba rycerzy i paladynów, więc tu wydaje mi się, że w tym budynku tutaj nie będzie nic. No i okazuje się, że w tym budynku też nie ma nic. Więc jeden kielich jest tutaj. Ale czekajcie, bo wydaje mi się, że w tym budynku tutaj powinien być ten kielich. Zobaczcie, tutaj jest ciemniejsza ściana. Wydaje mi się, że to się powinno otworzyć jakoś, ale kurde, nie widzę żadnego przełącznika. Czego tam szukałeś? Niczego, weź się uspokój, chłopie.
U sędziego? Sprawdzimy u sędziego. Okej, wcisnąłem jakiś przycisk. Pod tarczą był schowany, dobra, będziemy musieli coś takiego zapamiętać na pewno. Że pod tarczą też mogą być przyciski. I mamy kolejny krwawy kielich. To już są trzy kielichy. Okej. No i tam mamy jeszcze ten jeden domek, gdzie ta baba była. Tu po lewej stronie. No i tutaj są jeszcze domki, więc sprawdźmy jeszcze tutaj. I później najwyżej się prześpimy gdzieś do nocy. I zobaczymy. No tu gościu pilnuje i patrzy cały czas na ten domek. Prawdopodobnie w tym domku będzie krwawy kielich, bo on tak dziwnie patrzy na ten domek, pilnuje go. Zawsze to powtarzałam. No ale dobra, na razie sprawdźmy tu może? Tak, tutaj był Salandril. A Salandrila już nie ma, bo wysłaliśmy go do klasztoru. Tylko że ja już tutaj wszystko otwierałem, nie? Tą skrzynię też otwierałem. Ona już jest pusta. Teraz musimy... O kurde, akurat strażnicy się zmienili na warcie i mogłem sprawdzić tamten budynek pewnie, nie? Czy on mnie widział? Nie widział mnie, dobra. Poczekajmy, aż się odwróci. O, ja powiem wam tak szczerze, że on tak kiepsko się obrócił. Może być tak, że mnie jeszcze zauważy. I tu jakiś klucz leży na tym. Dobra. Na stole tu leży, widzicie? Klucz do kufra. I tu są w ogóle jakieś drzwi. Złoty świecznik, kufer. Jest czwarty kielich, super. A ja bym te drzwi sprawdził. Może ktoś tu jest zamknięty? Tego nie da się otworzyć, okej. Czyli to chyba są tylko na ozdobę drzwi. Szybko wyłazimy, on mnie nie widział, okej. Musimy znaleźć jeszcze dwa kielichy. Dobra, i co ja mam teraz zrobić, żeby tu wejść? Może jakbym go uspał? Ale zrobimy tak, żeby mnie nie widział. Kto rzuca czar? Nie obywatel, strażnik miejski. Cyk. Gościu sobie idzie spać. Dobra, teraz tu mogę siedzieć ile chcę, bo on tu nie powinien przyjść, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, żeby on mnie teraz nie zauważył, jak ja tutaj będę przechodził. Czy on śpi dalej? O nie, on nie śpi. Nie zauważył mnie, dobra. Zastawiono ozdobny złoty kielich z kolekcji krwawych kielichów. Podpisano Lutero kupiec Lemar Lichwiarz. O kurde, czyli to może Lemar ma jakiś kielich jeszcze? Nie jesteś wcale taki głupi. Sorki, ej. Skąd wy wiedzieliście, że ja tam jestem? Dobra, no to jeszcze tylko ten domek tutaj został. Ej, nie widzę tej baby. Dobra, słuchajcie, musimy się jakoś zakraść i sprawdzić, czy gdzieś tam... O kurde, tu jest kuferek, koło tej baby jest kufer. Koło tej baby jest kufer. Nie wiem, czy to się uda, słuchajcie. Dobra, to się nie uda, musimy poczekać do nocy. Musimy poczekać do nocy, ale to i tak mamy tylko cztery kielichy, tak? O ile się nie mylę? Tutaj. Dobra, w takim razie idziemy, słuchajcie, może najpierw odwiedzę alchemika, tego gościa, co robi zwoje. Może będzie miał zwoje jakieś snu, mogą mi się przydać. Prawdopodobnie jeden z kielichów ma Lemar, lichwiarz, więc jego odwiedzimy w pierwszej kolejności, ale najpierw kupimy zwoje. Kurde, nie wiem, czy było warto na tego strażnika tam wtedy używać tego zwoju. Teraz bym miał zwój snu, mógłbym uspać tą babę. Chociaż w sumie nie, no tej baby się nie opłaca uspać. Lemara może by było bardziej uspać. Chociaż, kurde, w sumie jak się prześpię do nocy, to wydaje mi się, że...
Zostaw mnie. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, zastanówmy się, gdzie ta skrzynia by mogła być ukryta. Bo nie widzę tu żadnej skrzyni. Przycisku też żadnego nie widzę. Złoty puchar. Tu jest skrzynia. Czy to w tej skrzyni będzie? Wynoś się z mojego łóżka. Spokojnie, idź spać. Dobra. Śpią oboje. Sprawdźmy tą skrzynię. Czy to jest ta skrzynia, w której będzie ukryty ten krwawy kielich? Nie stoi tu ten gość? Nie stoi, dobra. Dobra, mamy krwawy kielich, mamy jeszcze jakieś inne fanty. Okej. Czyli mamy 5 kielichów. Póki jest noc, słuchajcie, pójdziemy gdzieś poszukać jeszcze tego jednego kielicha. W ogóle jest noc? Nie, to nie jest noc. Już jest taki poranek bardziej niż noc. Tak się właśnie, kurde, zdziwiłem, co tak jasno jest. Dobra, miejmy nadzieję, że ta baba będzie spała jeszcze. Bo tu mamy jedną skrzynkę do otworzenia. I zobaczcie, górne miasto puściutkie. Wszyscy, kurde, śpią. Ja se tak mogę wejść tu pewnie. Tylko kogoś pewnie obudzę, nie? 100 złotych monet. Dobra, to nie było tutaj. Mam to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest właśnie tutaj. Bo tutaj jest ta ściana taka dziwna, podejrzana. Zobaczcie. I ja nie jestem pewny, czy tutaj gdzieś nie ma skrzyni. Ukrytej w tej ścianie, bo... Widzicie? Tu jest taka dobudówka. Śmieszna. A tu nie ma wejścia, nie? Więc to musi być tu. Musimy znaleźć przełącznik. Może w tarczy? Nie? Ale ja już tu, kurde, praktycznie wszystko klikałem, więc... Ciężko stwierdzić. Lampa też nie. Może tu w tej tarczy? Nie ma żadnej interakcji. Tu jest kuferek, ale ten kuferek chyba otwierałem już. To musi być ta lampa, słuchajcie. Coś. Valentino. Ej, przysiągłbym, że pojawił się napis Valentino, jak tutaj podszedłem. O, tak teraz. I uruchomił tą dźwignię. Śmiesznie. Ej, widzicie, zadziałało. Wiedziałem, że to będzie ta lampa. Tylko nie wiem, dlaczego nie działało. Klikałem tyle razy Ctrl i nic kompletnie się nie działo. Dobra. Mamy tu skrzyneczkę jakąś. Czy to jest już ostatni krwawy kielich? Ej, ktoś tu umarł. Patrzcie, szkieleta tu ma ten Valentino. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O, to ten Valentino to jakiś dziwny gość jest. I nie mam klucza. I fajnie by było w sumie poczekać, aż Valentino wstanie może, żeby z nim pogadać. No, wynoś się. Sorry. Dobra, jest. Tylko jak ja mam go tutaj teraz pobić, żeby mnie strażnicy nie zaatakowali, nie? Ja mogę tam grzywnę zapłacić, mnie to tam wisi. Ale człowiek i bestia nie zaprzestają. Mogę ukraść klucz. Na ziemi Adanosa. No proszę, i płoną w nich gniew. Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle człowiek, tylko ta paplanina. Bestię, nie powinieneś być teraz w pracy? Jestem. Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Moja praca to zdobycie kielichów teraz. Nie musiałbyś pracować, że ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. No podejrzewam, że jestem bogatszy od ciebie, panie Valentino. Odebrał człowiekowi swą boską moc. A Inos w swej mądrości wygląda na to, że to ciebie należałoby nauczyć dobrych manier. Nic mnie to nie obchodzi.
Możesz mi nawet dać w pysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą po kres swych dni. Że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. To, co nos stworzył. Klucz do kufra. No mamy, ukradliśmy mu klucz do kufra. Nawet się nie kapnął. Możemy iść. Słuchajcie, myślałem, że go będę musiał pobić, a tu się okazuje, że jednak nie muszę go pobić, więc... więc spoko. Idziemy, tylko teraz, kurde, może być problem przez tego Wambo Bambo, który tu stoi. O, to już nie jest Wambo Bambo, tylko to jest zwykły strażnik tutaj. Tak jest. Wambo stoi tam. Może być problem, żeby się dostać do tego domku, nie? No właśnie. Co się tak skradasz? Już się na mnie patrzy gość. Ja i cały czas mnie będzie obserwował teraz prawdopodobnie, no. Czy ja znowu będę musiał do nocy spać? Patrzcie, to trzeba zrobić tak. Siup! Tylko gadanie. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Mądra decyzja. Co ona tu robi? O kurde, ona se podłogę myje. Dobra, czyli jednak się będziemy musieli przespać. O kurde, strażnik tutaj stoi dalej. Ale wydaje mi się, że nie powinno być... No, wynoś się! Problemu. Przeklęty Wambo, no! Patrzcie teraz. Głupek. Dobra. Otwieramy skrzynię i idziemy do Kasi, do gildii złodziei, słuchajcie. Ciekawy jestem nagrody za tego questa, bo to nie jest taki prosty quest. No i w sumie te kielichy, ona mówiła, że te kielichy w grupie, jakby w kolekcja cała, 6 kielichów, jest warta górę pieniędzy, więc liczę na górę pieniędzy, nie? Zobaczymy. Do gildii złodziei, słuchajcie, nie musimy przechodzić przez kanały, tak jak to robiliśmy zwykle. Wydaje mi się, znaczy kurczę, pewny nie jestem, ale chyba mamy klucz do tych drzwi tutaj w Uhanny. Tak mi się wydaje. Zresztą chyba już tamtędy przechodziłem, więc dawno mnie tam nie było, więc nie pamiętam, ale powinniśmy dać radę tędy przejść do gildii złodziei. Zobaczymy, co Kasia mi da za krwawe kielichy. Jeśli chodzi o te 300 doświadczenia, chyba sobie jaja robicie. Dobra robota. W międzyczasie udało mi się znaleźć na nie kupca. Możesz odebrać swoją nagrodę. Dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś. Nie muszę dla ciebie robić nic więcej. Ale w każdej chwili możesz przyjść do mnie na naukę. A poza tym, na tej wyspie jest dość łupów dla każdego. Przyszedłem odebrać swoją nagrodę. Co wybierasz? Pierścień żywotności, 4 eliksiry lecznicze, 400 sztuk złota, mistrzowska szata. Nie wydaje mi się, żeby to było lepsze niż mój pancerz teraz, co mam. Ale w zasadzie to ani 400 sztuk złota, ani eliksirów nie potrzebuję. Jedyne co mi przychodzi do głowy, no to, znaczy jedyne co by mi się przydało, no to pierścień żywotności. Tak naprawdę, bo mógłbym sobie go założyć, aczkolwiek w sumie ja mam dobre pierścienie, nie jestem pewny, czy taki pierścień bym mógł użyć, w sensie, czy musiałbym go użyć, nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc, ale interesuje mnie bardzo ta mistrzowska szata. O. Ej, fajnie wygląda ta zbroja, fajnie wygląda ta zbroja. Tylko na pewno jest słaba, nie? No bo to w teorii, słuchajcie, można zrobić sobie na początku gry taką zbroję, nie? Bo wystarczy się do górnego miasta dostać, okradanie zamków umieć i skradanie i kradniesz te kielichy i taką zbroję na początku gry można sobie zrobić. Nawet przed dołączeniem do jakiegokolwiek obozu chyba można zrobić sobie to zadanie, bo wystarczy być czeladnikiem chyba, żeby dostać się do górnego miasta, więc... W sumie nawet ciekawa zbroja, no tylko, że no warto zrobić sobie tego questa na początku gry, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja idę już do Górniczej Doliny. Troszeczkę przeciągnąłem,
Wbiłem jeden poziom. Przydałby się jeszcze jeden, żeby się nauczyć 10 zręczności i kupić nowy łuk, zanim pójdziemy do Górniczej Doliny, ale to jest chyba niemożliwe, bo ja potrzebuję no 8000 doświadczenia, więc to jest bardzo dużo. Więc no bijemy sobie poziom już w Górniczej Dolinie, tam na orkach gdzieś albo coś. No, musimy się przygotowywać do walki ze smokami. Ale póki co to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!